Witajcie dzieciaki. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na Noc Muzeów, która odbywa się w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy ulicy Powsińskiej 13 w Warszawie. Będziecie mogli zobaczyć między innymi czołg przypominający Shermana o nazwie Grizzly, czyli kanadyjską wersję. T-72 w pierwszych latach produkcji z radzieckiego wypustu. No. T-34-76 o numerze bocznym 130, odwzorowanym na ten model, który brał udział pod studziankami pancernymi. Poopowiadamy trochę o naszym rodzynku, który próbujemy przy pomocy Fundacji Promilitaris usprawnić i ożywić. Czarek pokaże, jak wyregulować zawory. Z Radziem troszeczkę poopowiadamy, co tam jest w środku i na jakim etapie są prace remontowe. I ogólnie czekajcie na dalsze materiały, bo będzie prawdopodobnie tego sporo. No a my co? No dalej będziemy przygotowywali się pod tę Noc Muzeów. O, śruby widzę, dałeś te nowe. No część trzeba było... Nie, jeszcze nie, nie są pozaklepywane. No, ale już są podkładeczki dane. No podkładki tak. W zasadzie już skręciłem tą skrzynię, tylko jeszcze resztki zabezpieczeń. Dobra, dobra. Cześć, śruba. Cześć, zerwany gwint chyba. Gwiałko. I to jest... I to jest ta scena. Cześć, śruba. Nie będę się z tobą. I to jest, wiesz, Adaś, to tak ma wyglądać. Tak. Dobra, dawaj tu kamerzysta, zobaczymy, co tu jest od góry. O. Co tam, co? Deszka się kręci, nasmarowana. Nasmarowana. Staje jak nie przymierzając. Bardzo leciutko to działa. Bardzo leciutko to działa i chodzi. Celowniczek też jest. Elegancki. Jest, pokaż. W tej puszeczce powinien być kolimator, ale... Ale... Ale nie ma. Jest w tunelu, to jest takie, wiesz, przed tunelem. Nie, nie. Oryginale z tego miejsca zdjęte. Masz. Fajnie. Podami mam oczywiście problem wszelkimi, bo wszystko pogniło w zasadzie. Mam tylko takie strzępki albo, wiesz, dziurawe jak sito. 6 metrów myślę jeszcze. Bo ja z tego robiłem przewodnik. Normalny kabel w tym w gumie. No. Na to nawijałem taśmę bawełnianą i potem jeszcze woplot to wrzucałem wszystko. Pierdnia się kilka dni. No tak. Ale efekt jest, myślę, no, warty. Efekt, myślę, jest warty. Nie, bardzo dobrze to wygląda. No wygląda, jakby było nowe. No. Wiesz, bo ja te stare to normalnie były popękane tak, że się łamały w ręku. A nie, żeś kawał tutaj roboty zrobił. 8 lat dolu. 8 lat go robisz? No, 2015. Znaczy, no wiadomo, no nie cały czas, ale... Wiadomo. Jakbym ci pokazał stare zdjęcia, to ten, to Łukasz, to nie wierzył, że ten sam sprzęt. No. No szuflami tu się ziemię znaczy ziemię. 3 miesiące to ja wyciągałem ziemię stąd. Rdze. Drążków skrętnych nie było widać, nie były całe pod ziemią. Jak do nas, do baru przyjeżdżały, to myślę, że co, mówił inaczej? Tylko wiesz, tutaj po piaskowaniu, jego z zewnątrz wypiaskny w latach 90. wszystkie te sprzęty. Nie przeklinaj. I... A środkowy łącznie z tym korundę miałeś pewnie. No i piachem lecieli. Wtedy. Piachem to było nawalone normalnie, tak jak tam masz mocowanie do zydelka, to było na równo z tym zydelkiem, nad cięgła od zmiany biegów. Miejscami tak, cięgna to, przecież to jest rurka 4 mm grubościenna, to miejscami to w zasadzie się rozpadły, nie? Full zgnilizna. Kawał roboty. WB-404. Ja w symbolach nie siedziałem, bo to nie moja brocha była. Ja wiem. Silniki. Ale ten... Nie, one się nie zmieniły. W zasadzie od wojny to samo. No. Wszyscy mówią, o, taki sam jak we Władimircu T-25. Taki sam hebel. Nie, trochę większy. No. One są ciut mniejsze te we Władimircach, ale kształt ten sam. Z kolei u Amerykanów odpalanie i skrowniki się nie zmieniają. Cały czas w hamerach jest to samo. No. Jak jest coś dobrego, to... Po co to zmieniać? Dokładnie. Ile to? 27? 30 pocisków? 30. 30. 30. Skompletowałem wszystkie przeciwpancerne. Z odłamkowymi jest gorzej.
bo to jest duża rzadkość, no ale mam chyba ze 4 czy 5 sztuk i chyba z 12 łusek mam już. Ale to też trochę kosztuje, jak się pojawia na Allegro, to za łuseczkę z 600 trzeba dać. EU07 przyjechało. Przypłynęło. Nie masz takiej pokrywy. Czekaj, spróbuję rozkminić, jak to... Normalnie na tym, na podniesionej krzywce, nie? Nie. Nie? Tylko musimy sprawdzić, bo było koło zdejmowane. Jakoś nocne się koło? Tak, ale Radek zaznaczał przed zdjęciem, tylko trzeba sprawdzić, czy na 100% jest dobrze. Wiesz, jakąś nówkę, sztukę zaworu wydechowego jeszcze mam do tego. Mówię, zaznaczył, nie, przed zdjęciem, później złożył dokładnie to samo, nie, ale... No. Na korbkę, może być na korbkę. Przejeźdź trochę. Do przodu? Tak. Jest. 172. Gdzie? 182. 182. Ale miał być 180. 180 miało być. No. To jest 180. Fu. Nie, dobrze. 182 jest. To gdzie tak źle? Troszkę. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Musiałbyś spróbować sobie pomachać tym. No ale ja... Zaraz ci pokażę, co jest. To jest do wyznaczania GMP, bo tu jest dosyć duża bezwładność tłoka, wiesz. On idzie w górę, normalnie wraca, znowu do góry i ten. Ty musisz złapać ten środek idealnie. Dlatego on ci pokazuje, jak masz dwa styki chorągiewki. Czwarty lewy, początek rysania. 205. Zobacz, jak masz, nie jest podparty, to powinien stać, nie? Leci Radek do końca, delikatnie ruszaj. Tak, żebyś nie ruszał zaworem, a będziesz czuł w pewnym momencie luz. W dobrą stronę leci, chyba nie w tą stronę. Dobrą, leci. Dobrą. Dobrze? Wyluzował się, no. No i to jest początek. To jest początek, no, do ustawienia. Tak, i to nie, jest... Znaczy my musimy trafić to, żeby to się nam skontrolowało. Tak, powinno być 205, a jest 223, nawet 4. W nowej tej nomenklaturze, jak tam siedzicie w tym bumarze całym i naprawiacie te czołgi. Siedziałem. No. No dobra, no ale to powiedzenie, dobra, tam zrób to na sztukę, strzelać z tego nie będziemy, to lipa, co? Nie. Nie działało. Wszystkie krytyczne... Niestety strzelać z tego będą. Wszystkie krytyczne rzeczy... ważne, które tam wpływały na bezpieczeństwo czy na operacyjność w warunkach bojowych, z odbiorem wojskowym były. To nie jest tak. Oni przechodzili kontrol, badania, potrafili temperaturę ci zmierzyć otoczenia, czy są w miarę używałeś przed 20 stopniach na przykład, nie? Tak, tak. Była ostra kontrola, to też nie było tak, ale już potem, wiesz, jak już wiedzieli, kto co składa, to już się tylko pytali, kto składał, nie? I szła bumaga. Ale ja tak przynajmniej przy silnikach nie, miałem. Nie, no wszystko, wyrywkowo, wszystko było sprawdzane. Wyrywkowe kontrole były, bo silnik był sprawdzany 4 razy. Znaczy pierwsza weryfikacja była, jak na jednostkę jechali. Weryfikacja silnika, czy tam pali, nie pali ciśnienia. Wyciągnięcie do mnie na stanowisko, na pseudo hamownię, powiedzmy, uruchamianie poza silnikiem, całe stanowisko miałem. Weryfikacja z wojskiem, jakie usterki, jakie ciśnienia, klasyfikacja, jaki zakres remontu. Potem po rozbiórce sprawdzanie wtryskiwaczy, regulacja pompy wtryskowej, zawory, to wszystko z wojskiem. Także tam nie było w kij dmuchał. Nie było lipy. No. Najlepsze jest to, że remont, do nas przyjeżdżały na 3 rodzaje remontów. Wynikowy, konserwacyjny i główny. Konserwacyjny miał największy zakres. Jakoś tak to było tak ustalone z wojskiem. Do gołego, wszystko rozebrane było, nie? Składane, weryfikacja. Korpusy, wiesz, wyprute do zera, co miało być wymienione. Wymieniane wszystkie przewody powyżej, tam jakiś rezurs był, nie pamiętam, pomiędzy przeglądami. To wszystko szło nowe, nie? Także 7-2 wychodziła od nas, czy Petka PT-91. Typowi to... wymieniacze. No, coś na tej zasadzie, nie? Ale nie, jak nówka schodziła, nie? Tylko blacha została.
Blacha zostawała. Było tak, że wiesz, gdzieś tam jak zawiosy czy coś, odcinane całe, spawane na nowo. Odpuszczanie. Przy leopardach to jeszcze były rentgeny dodatkowo, nie? Jak blachy były spawane. Także, nie, grubo. Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład śruby wieży, to z leoparda akurat znam, to wszystkie, które dookoła są, to co wieże ci trzymają na łożysku, to są jednorazowe śruby. Czyli typowo po niemiecku. Tak, tak. Oczywiście wirta, wszystko, nie ma lokowania produktu, ale jednorazowe. Jeżeli to miało określony moment, drugi raz nie miałeś oficjalnie... A moment i kąt, czy nie? Tylko moment. Tylko moment. Tylko moment. Bo tam nie miałeś nawet jak podejść, bo od spodu kręciłeś, nie? Wszystkie. I oczywiście, żeby odkręcić całą wieżę, przestawianie wieży cały czas, bo tam miałeś taki zakres tego, żeby się dostać do odpowiednich śrub. Tylko, że w leopardzie, wiesz, w piłkę można było grać, nie? Bardzo no, w środku jest miejsce. No i prowadzisz tak samo. Volant masz normalnie, automat tam masz, no, z powerpackiem masz silnik zintegrowany. Także fajna zabawa była, ale ja byłem przedzielony potem na stałe tylko do wolowskich silników i to się robiło. W55, W46, S12U, S1000. Kawał prawdziwej motoryzacyjnej przygody. No. Silnikowej. I jeszcze prototypy jakieś tam ogarniałeś zawsze. No były, ale to tak z tym dopalaniem, plazmowe dopalanie czegoś tam, bo miał mieć do mieszka 20% jakiś tam biopaliw czy czegoś, nie? Miał to zredukować zużycie paliwa i jednocześnie poprawić wydajność tego wszystkiego i to cały układ miał być montowany w kolektorze wydechowym, nie? Grzanie tej całej plazmy, żeby to dopalanie było lepsze. Ale nie zostało to wdrożone. Niestety w wielu przypadkach, teraz to mogę powiedzieć, wychodzili z założenia, że jeżeli coś działało 20 lat temu, te same klucze, to po co teraz nowe zakładać? No tak. Taka no niestety tak. Mentalność była, nie? Jak ja tam zacząłem pracować, to się śmiałem, że ten zakład powinien zamiast zatrudniać, to sprzedawać bilety wstępu, żeby zobaczyć, jak się w PRL-u żyło, nie? Tam był skansen mentalny PRL-owski. Nie wszyscy, ale no, dużo tak się działo niestety według starych zasad. I dlatego ten zakład się nie rozwijał. To była jego największa bolączka. Potencjał niesamowity. Bo i ludzie, i fachowcy, jacy tam byli, czy hartownie, odlewnie, czy jakieś tam obrzukowcy. Nie. Musiało upaść. Znaczy on jeszcze funkcjonuje, nie? Ale to tak... Na pół gwizdka. Z zakładu produkcyjnego przekształcili go w zakład remontowy. I to taka równia pochyła trochę była. Słuchaj, no. Przez 8 lat chyba 10 czy 12 prezesów przeżyłem, nie? To chyba się tam stołki zmieniały. Przecież te, jak produkowali 5 piątki, to te 5 piątki uchodziły za najlepsze na świecie. Ruscy woleli jeździć naszymi 5 piątkami tak. Niż swoimi. Silniki z Woli Ruscy chętnie kupowali, eksploatowali niż ichniejsze. Ogólnie też uchodziły za najlepsze na świecie te silniki W55. Wiesz, nie wiem jak tam z polityką to wszystko było, jak Buma przez 3 albo 4 miesiące był właścicielem Woli, właśnie ostatni okres, to się śmiałem, że gasiłem światło, nie? To też mnie dziwiło, że wiesz, nie mogliśmy przejąć wielu rzeczy, żeby kontynuować to jakoś, albo żeby, wiesz, no, zostawić. No, zamknęli Wolę, a potem silniki były brane z różnych innych krajów, bo okazało się, że w Polsce producenta nie ma, nie? Którego zakapili. I części przede wszystkim. I części. Nie? Bo polityka, no. I hamownie, i komory tam wszystko było i potem się hamowało. O dziwo, prywatne firmy wykupiły sobie urządzenia, szenki hamulcowodne. I myśmy do nich zlecali, ale my, żeby będąc właścicielem, wziąć jeszcze tam dwie kabiny były w ogóle nie rozpakowane gotowe do tego, u nas zamontować, nie opłaca się, to do tego to nie będzie służyć, abyśmy byli kompleksowi. Polityka, panie, polityka. No co, silnik teraz? No. EU07 przyjechało. Śmieliśmy się, że EU07 nadjechało. I się Michał pojawił nagle. Luz wieży. W 7-6. Wiesz, przy strzale to tak naprawdę jak nie strzelasz idealnie do przodu, to lata w każdą stronę. No tak. Dokładność celowania na 500 metrach plus minus 50 metrów. 50 może nie, ale plus 5 w lewo, plus 5 w prawo, jak ci wyszło, tak trafiłeś. Tak. No jadąc, przemieszczając się takim pojazdem, to tam w środku ta wieża naprawdę dorobi wrażenie, bo to się całe tak śmiesznie trzęsie i buja, jak się próbujesz czegoś trzymać, to nie wiesz, czy to zaraz odpadnie, czy nie. Jeszcze stoisz na skrzynkach z amunicją pod spodem, więc to wszystko ci lata pod nogami. No. Wieka od skrzynek gdzieś tam zawsze trochę luzu mają.
No to może wejdźmy do środka, to zobacz, pokażemy jak to w środku najpewniej wygląda. To siedzi kierowca, nie? No, bo ma stałe oparcie. Nie, to też składane. Gorzej jak się nie trzyma. Wszedłem do środka i zobaczcie. To są skrzynie amunicyjne, na których stała załoga. Oczywiście ja mając 2 metry nie byłbym dobrym członkiem załogi w takim pojeździe. Tym bardziej, że akurat w 7-6 obsługa liczyła 4 osoby. I pies. Jeszcze nie było wtedy psa. I pies i harmonia. No i harmonia. Ale harmonia leżała tam, pod nogami czereśniaka. Nie wiem jak on to robił, że ją tam zmieścił. I w tej wersji byś nie włożył harmonii przez wieżę. Wieża jest zamocowana na takich cełowniczkach. To jest tylko luz techniczny na tej korbce.